Witam w trzeciej części tutorialu, w którym nauczymy się robić przejście do następnego poziomu. Klikamy na nowy obiekt. Obiekt aktywny. Klikamy dwa razy na pierwszą klatkę animacji. Przybliżamy sobie, jak ktoś chce. I robimy jakiś obiekt, z którym kolizja naszej postaci będzie wywoływała przejście do następnego poziomu. Tu coś namaluję. Tak, exit. Ok. Umieszczamy gdzieś nasz obiekt. Powiedzmy, że będzie to tutaj. Zapisujemy. Przechodzimy do edytora zdarzeń. Naciskamy nowy warunek. Wyszukujemy naszej postaci i klikamy na niej prawym przyciskiem myszy, kolizję. Inny obiekt. Zaznaczamy nasz tak zwany exit. Wychodzi nam zdarzenie kolizja pomiędzy naszą postacią i exit. Tu, gdzie jest właśnie to, prawym przyciskiem myszy naciskamy i wybieramy następny poziom. Przechodzimy do edytora scenariusza. Klikamy na dwójkę, pierwszą ikonę. Naciskamy znowu na dwójkę i możemy cieszyć się następnym poziomem naszej gry. Zapisujemy wszystko, dajmy uruchom grę i testujemy naszą grę. Idziemy do naszego exitu i właśnie mamy drugi poziom. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.